Witajcie kochani, 16 listopada. Dzisiaj mamy piękną pogodę, jest bardzo ciepło, słoneczko świeci. No i postanowiłam przejechać się do lasu, zobaczyć, czy jeszcze jakieś grzybki są. Wczoraj miałam jechać, ale wczoraj było zimno, pochmurnie, brzydko było, ale dzisiaj jest bardzo ciepło, to postanowiłam, że wyjadę sobie na przejażdżkę. No i tutaj sobie tak jechałam. Tu mój sprzęt. Jadę. No i patrzę, ku mojemu zdziwieniu, z daleka, a tu stoi prawdziwek. I zobaczcie, 16 listopada, żeby jeszcze prawdziwek był? Po prostu nieprawdopodobne. Miałam go nie nagrywać, zrobić tylko zdjęcie. No ale jak tu wam go nie nagrać? 16 listopada, żeby jeszcze prawusek był? Nie wiem, czy go zrywać, bo tak widzę, że tak się słabo trzyma. Ale chciałam wam pokazać, jaką siatkę ma pod spodem. Ale może będzie robaczywy. To może go nie będę wyrywać. On taki miękki jest. To niech sobie zostanie na rozsianie. Ja jeszcze pójdę gdzieś dalej. Może jeszcze jakiegoś spotkam prawdziweczka. On już chyba łepek się oderwał. O. No niestety jest robaczywy. Robaczywy, ale zobaczcie, prawdziwek jeszcze był. Zobaczymy dalej, czy coś jeszcze będzie. I zobaczcie, kolejny prawdziweczek. Jeszcze jeden. Ale też już taki miękki. Też nie będę go zrywać. Po co? Niech sobie zostaną na rozsianie. Za rok znów będą w tym miejscu grzybeczki. Widzicie? W takim sosnowym lasku. Jeszcze dwa prawdziweczki się znalazły. I jeszcze pod grzybeczek. Ale też nie będziemy go zrywać. No po co? Nie opłaca się brać parę grzybków. I to też kolejny podgrzybeczek, że jeszcze były. I tu jeszcze jeden. I tu ten to jeszcze taki w sumie jeszcze dobry. I jeszcze tu widzę podgrzybeczka. Jest tych podgrzybków. O, jeszcze tu jeden. Tu jeszcze. Tu. Zobaczcie. Sobie zostaną. Dzisiaj to tylko tak sobie zwiedzę. Nie będę wyrywać. Chyba, żeby jakiś ładny młodziutki się trafił, to jeszcze bym ususzyła. Ale tak to. Takich staruszków nie ma co brać. Po co? Niech zostaną na rozsianie. Tu coś widzę żółtego. Ale to chyba nie kurki. Kurek to raczej o tej porze nie ma. Nie. To nie kureczki.
Kochani, zobaczcie. Tu w tym miejscu ostatnio żegnałam się z wami, że to już koniec grzybobrania. No i po prostu nie uwierzycie. Postanowiłam przejechać się tu i sprawdzić, czy coś jest. No i po prostu, no naprawdę nie wierzę. Ten prawdziwek musiał być już wtedy. Ale już wtedy było ciemno, taka szarówka, nie było widać. Po prostu, no nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę, że jeszcze takie cudo wyrosło. To jest po prostu, no zobaczcie, twardziutki. Jaki piękny. Najgorzej, że zaraz bateria mi padnie. Mam tylko 8%. Jakbym coś znalazła, to nie nagram. No i zobaczcie, świeżaczek. To jest po prostu niemożliwe. Ale jaki twardy. Piękny. Po prostu piękność. Nie wierzę. Jeszcze tu się przejdę, zobaczę. Ale cudne. Co mnie tknęło, żebym właśnie tutaj przyjechała? Mówię, a tutaj nie będzie, bo tutaj jest sucho. I tu jeszcze taki świeżaczek urósł. Piękność. W listopadzie, 16. Niewiarygodne. Dobra, idę dalej. No nie. O kurde. Nie no, jaki olbrzym. A chodziłam tędy. I się nie widziało tego prawusa. Teraz to tylko zostanie na rozsianie. No to ładny gigant. Zobaczcie, jak ręka. Kurde, i to w moim lesie. W moim lesie urosła taka sztuka. Ale tu się chodziło. Chodziło się i nie zauważyło się takiego giganta. To niech sobie zostanie. Takiego to nie będziemy brać. Rozsiewaj się, żebym miała więcej tutaj prawusków w moim lesie. Chyba dzisiaj to chyba zejdę na zawał. Nie no. Czy to jest możliwe? No i byłam tu niedawno. Czy to jest możliwe? Zobaczcie. O tej porze. No i ten to jest świeżaczek. Nie mogę. Nie mogę uwierzyć, że o tej porze tyle prawdziwków jeszcze. To jest po prostu niemożliwe. Idę dalej. Zobaczymy, czy jeszcze coś będzie.